Przystępujemy do kolejnego punktu dzisiejszego porządku obrad. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. I pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję. W składzie zgodnie załącznik i lista obecności. Na podziwie przyjęła następujące powyżej dobra. Pierwsze, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Przewód gospodarczy. Projekt został w sprawie listy na księgowe czwarte rolnicowych grobców w ramach zadań powierzonych na 2018 roku. Głosowanie 4 głosów za, przeciwko 0, wstrzymujących 0. Drugie, Komisja Zapomniana Zespołu Studenckiego do dnia 17.09.2012 do dnia 2.10.2012. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej opiniuje podniesienie projektu uchwały w sprawie listy na księgowej straży ratunkowej żłobku w ramach zadań powierzonych na 2013 rok. Dziękuję. Czy do sprawozdania działalności komisji mają państwo jakieś pytania? Rozumiem, że nie ma. Tak? Proszę bardzo. A co z tą sprawą dotyczącą zadań dla rozwiązania problematyki osób niepełnosprawnych? Nie da się tego mówić za przewodniczący. Czy pani radnej chodzi o zadania na przyszły rok, tak? Które zostały negatywnie zaopiniowane przez wydział, tak? Tak, ale wiem, że na posiedzeniu komisji była sprawa rozważana, dlatego to ja rozumiem, natomiast tutaj z panem przewodniczącym Błoszkiem podjęliśmy pewne działania. Między innymi ja rozmawiałem z panem dyrektorem z Wydziału Spraw Społecznych, który z panem dyrektorem rządu, tak, który bardzo twardo postawił sprawę tego wyjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Tak jak państwo pamiętacie, pan planował na poprzedniej sesji. Większość tych zadań została zaopiniowana przez wydział realizujący niestety negatywnie. No i nie jest wyjątkiem dostosowania przychodni przy ulicy Białoruskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych. No i to największe zadanie, czyli ten wyjazd, on też zostało zaopiniowane negatywnie. To pan dyrektor rządu tutaj proponuje, abyśmy te środki przeznaczyli na realizację tego zadania w ramach otwartego konkursu ofert. Natomiast no, jest to rozwiązanie bardzo ryzykowne, biorąc pod uwagę te doświadczenia z dwóch poprzednich lat, gdzie w zasadzie nie było chętnych organizacji pozarządowych, które chciałyby to zrealizować, a tutaj w tym roku organizacja pozarządowa złożyła wniosek w sposób nieprawidłowy. Krótko, takie są doświadczenia z tym otwartym konkursem ofert. Natomiast tutaj jakby mamy pewność i gwarancję, że ta jednostka miejska, jak to są dzienne domy pomocy społecznej, to zadanie realizuje w sposób bardzo dobry. I ja listy i kartki, które przychodzą z podziękowaniami do Rady Dzielnicy, są tego jak gdyby najlepszym dowodem. W tym roku też były bardzo złe doświadczenia z tym konkursem, jeśli chodzi o te zadania związane z realizacją zadań sportowych i rekreacyjnych. No, krótko mówiąc, no, istnieje duża obawa, gdy przeznaczymy te środki na otwarty konkurs ofert, no, skarbnik znowu położy na tym no, niestety rękę. No tutaj do kompromisu i do jakiegoś konsensusu w tej sprawie z panem dyrektorem rządu nie doszło. W związku z tym odwołaliśmy się z panem przewodniczącym Boskiem do pana pełnomocnika Gonsalo. Kilkakrotnie rozmawialiśmy z nim, on przez parę dni teraz ostatnio niestety był chory. Natomiast dzisiaj rozmawiał z panem dyrektorem rządu. Przekonywał go do tego, żeby jednak była opinia pozytywna i aby te środki można było uruchomić w przyszłym roku. Prosił mnie też, żebyśmy
takiej formie pisemnej uzasadnili potrzebę realizacji tego zadania, mam na myśli właśnie ten wyjazd na czasy dla osób niepełnosprawnych. No i obiecał, że tutaj, krótko mówiąc, to będzie starał się przekonać pana dyrektora do przyjęcia tego zadania, do pozytywnego zaopiniowania, które realizować będą, miejmy nadzieję, te miejskie dzienne domy pomocy społecznej. Natomiast jeśli chodzi o to zadanie, te zajęcia na basenie, no to w końcu po dłuższym namyśle pan dyrektor zaopiniował pozytywnie. Czy to jest możliwe? Tak. Nie, ja czytałam. Mogę coś jeszcze? Proszę. Jeśli oczywiście zechcecie państwo, to przyznam, że na początku, jak to zadanie, żeby wprowadziliśmy do tego, mój był jeden z moich pomysłów, to też urząd się stawiał w pierwszym i drugim roku realizacji tego zadania musieliśmy powalczyć o to. Czy tam gdzieś w dokumentach jest takie duże uzasadnienie, wtedy jeszcze było pisane do pana Gonsala, z którego można by skorzystać, bo argumenty w zasadzie się nie zmieniły. Więc jeśli będziecie pisać to proponuję, bo one w końcu ich przekonały, dlatego gdzieś tam to w komisji trochę to powinno być poprzednie. Dziękuję bardzo. No, bo zaniepokoimy, że nie ma zmiany uchwały, a wiem, że zadanie był kłopot. Tylko dowiaduję się tylko, że pan Gonsal jest przekonany już. Ja wiem, bo właśnie, że... Przeraz się na pana dyrektora rządu. Bo pan dyrektor rządu jest nowy, to się stało. Jest pan dyrektor. On no, nie jest nowym człowiekiem, jeśli chodzi o urząd miasta Krakowa, to jest chyba jasne. Kim mam jeszcze? Natomiast praktycznie rozmować nie jest trudne, no to nie ma co ukrywać. Ale jeśli mogę coś jeszcze powiedzieć, że to jest... Tak naprawdę, słuchajcie państwo, że my jako Rada podejmujemy decyzję, która nie jest wadliwa pod względem prawnym, ani merytorycznym, a urząd, który ma wykonywać de facto te zadania, nagle właściwie to uzasadnienie jest kompletnie odjechane. No bo niebo nie w zasadzie to tak brzmi. Urząd nagle mówi, że niebo, nasza wola się nie liczy. No bardzo przepraszam, ale to jest chyba jakieś postawione na głowie. I niejednokrotnie tak było. Ale to mówię cierpliwie, trzeba się upierać przy swoim, bo w końcu my postanowimy jakąś, jesteśmy decyzyjni co do tych pieniędzy, którymi dysponujemy. Wiadomo, że nie są. Pan przewodniczący jeszcze coś chciał powiedzieć, jeśli chodzi o działanie komisji? Nie, czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś pytania związane z działalnością Komisji Zdrowia? W takim razie przeprosiłbym o przejście do podpunktu A. To jest projekt uchwały w sprawie listy rekordowej prac remontowych żłobków w ramach zadań powierzonych na 2013 rok, druk nr 7312 i prosiłbym pana przewodniczącego o przedstawienie. Ustala się listę rankingową prac remontowych do wykonania w 2013 roku żłobek samorządowy nr 33 Starowska 2 remont normatywny płota 9000. Uchwała komisja zapisała pozytywnie. Przewodniczący kłamie. No i uchwałę zarząd zaopiniował pozytywnie. Zaraz szanowni państwo, otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z państwa radnych chciał zabrać głos, proszę bardzo. Rozumiem, że nikt chce się poprawić, nie zgłasza. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały według druku nr 7312. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę. Tym samym uchwałę podjęliśmy.